w 9 odcinku Edumaniaka, w którym postaramy się Państwu udowodnić, że młodzież chętnie czyta książki. Witam, jestem Dominika. A ja mam na imię Daria. Chciałyśmy Wam dzisiaj opowiedzieć o książkach, z którymi ostatnio się zapoznałyśmy. To co czytałaś ostatnio? Ostatnio miałam okazję przeczytać Tam, gdzie śpiewają drzewa, autorstwa Laury Galiego. No, bohaterką jest Wiana, czyli dziewczyna z dobrego domu, która musiała stanąć przed dosyć niecodziennymi wyzwaniami. Nagle z dnia na dzień na jej ojczysty kraj napadli barbarzyńcy. I musiała nauczyć się, jak żyć w dosyć trudnych warunkach, ponieważ zamieszkała w lesie. Książkę tą zdecydowanie mogłabym polecić zarówno Tobie, jak i każdemu fanowi fantastyki, przygody, a także każdemu, kto po prostu chciałby dowiedzieć się, jak skończyły się losy Wiany. W skali od 1 do 10, jaką ocenę by dostała? 7, zdecydowanie. Mimo, że początek był bardzo fajny, to zakończenie już nie było takie ciekawe. Jeden z głównych bohaterów, no jego los niekoniecznie dobrze się powiódł, a Wiana bardzo się zmieniła, autorka za szybko pokończyła niektóre wątki. Niemniej jednak naprawdę jest książką godną polecenia. A ty co ostatnio miałaś okazję przeczytać? Miałam okazję przeczytać tę książkę autorstwa Katarzyny Bereniki Miszczuk pod tytułem Druga szansa. Książka opowiada o losach Julii Stefaniak, która znalazła się w dość ciężkiej sytuacji życiowej. Znalazła się w ośrodku rehabilitacyjnym, który jest dość specyficznym miejscem. Zdiagnozowaną amnezją. Okazało się, że jej rodzina zginęła w wypadku samochodowym, a Julia coraz bardziej zaplątuje się w swoje losy. Bardzo podoba mi się sformułowanie, które zostało użyte po drugiej stronie okładki. Jest to, jak uciec z pułapki własnego umysłu. Julia doskonale rozumie te słowa. Musiała zastanowić się, czy ona jest szalona, czy może po prostu ludzie, którzy są w tym ośrodku, pragną z niej zrobić wariatkę. Myślę, że to jest gatunek podchodzący pod fantastykę, ale nie całkowicie. Bardziej psychologiczny thriller, coś w tym stylu. Czyli tak jak zwykle Katarzyna Berenika Miszczuk, po prostu królowa polskiej fantastyki. Tak myślę, tyle że powiem szczerze, ta książka nie zachwyciła mnie tak bardzo jak jej poprzednia seria, zaczynająca się od Ja, Diablica. Autorka zaplątała się trochę w tej książce i niektóre wątki były naprawdę szalone. Myślę, że mogę ją polecić fanom właśnie tej autorki, którzy lubią jej pióro, ponieważ to jest widoczny w tej książce, jest charakterystyczny język, którego używa Katarzyna Berenika Miszczuk. A także myślę, że każdemu, kto interesuje się taką tematyką. Dalej występuje tam jej specyficzne poczucie humoru? Oczywiście. Autorka wplotła w akcję dość humorystyczne sytuacje, które sprawiają, że książka jest łatwiejsza w odbiorze. Jaką ocenę wystawiłabyś Drugiej szansie? Myślę, że ocena, która byłaby adekwatna do książki, jest 8 na 10. Ponieważ faktem jest, że książka jest dość dobra, mimo że niektóre sytuacje były szalone, ale ostatecznie autorka dobrze wybrnęła z tego wszystkiego. Nie podobało mi się za bardzo zakończenie, które jest dość specyficzne, nawet jak na tą autorkę. Ale chciałabym docenić to, że nie idzie ona czystymi schematami, tylko po prostu kreuje coś nowego swojego. Uważam, że książki nadają życiu barw. Niemniej jednak ludzie stanowczo za mało czytają i wolą poświęcać swój czas grom komputerowym czy innym zajęciom. Chciałabym serdecznie wszystkich przekonać do tego, aby wzięli do ręki książkę i po prostu poczuli, jak to jest odpływać w świat własnej wyobraźni. Zgadzam się, że książki zabierają nas w świat własnej wyobraźni. To tak jakby czytelnik wchodził autorowi do głowy.
po prostu zgłębiając jego historię, to co chciałby nam autor przekazać. Obie recenzujemy na blogu Nasz Książkowir, który jest dla nas naprawdę ważnym miejscem i uważam, że każdy książkoholik powinien go znać. Maria i Dominika przekonały Państwa do tych książek? Jeśli tak, to zapraszamy do księgarni od 15 lutego do 1 marca. Druga szansa Katarzyny Miszczuk i Tam, gdzie śpiewają drzewa Laury Gallego z 15% rabatem. Ja osobiście najbardziej cieszę się z tego, że młodzi ludzie w internecie nie tylko szukają ciekawostek o celebryta, ale także dzielą się opinią na temat literatury. To bardzo budujące.